Wiązowna, jedna z typowych polskich gmin, 27 wsi, 2 osiedla, 9 tysięcy mieszkańców. Z okazji święta MOISB wicepremier Czesław Kiszczak wraz z komendantem głównym MO, generałem dywizji Zenonem Trzcińskim, odwiedził miejscowy posterunek. Powinno pracować 9 funkcjonariuszy, jest tylko 6. Brak chętnych do pracy to jeden z głównych problemów milicyjnej służby. Generał Kiszczak życzył milicjantom przede wszystkim zdrowia i sukcesów w służbie. Jak czuje się szef resortu, składając życzenia milicjantom i jednocześnie wiedząc, że odbiorców życzeń nagle ubywa? Dowiedział się pan dzisiaj, że prawie połowa miejsc pozostaje nieobsadzonych. No to dla mnie nie jest nowość. To jest niezbyt dobry, niezbyt przychylny klimat wytwarzany przez określone środowiska, grupy społeczne wokół Milicji Obywatelskiej, wokół resortu spraw wewnętrznych. Jeżeli ten klimat się nie poprawi, no to też wielu ojców, wiele matek swoim synom i swoim córkom po prostu nie zezwoli na wstępowanie w szeregi Milicji Obywatelskiej, która, no co tu mówiąc, co by dużo mówić, no nie jest zbyt w dobrym świetle przedstawiana.